Cashless Society, społeczeństwo bezgotówkowe. Ten system, nazwany przez Amerykanów Electronic Fund Transfer, elektroniczny transfer pieniądza, stanowi wielki krok na drodze ku społeczeństwu bez gotówki, Cashless Society, którego życzą sobie i którego powstanie przewidują wielcy bankierzy międzynarodowi. Wtórują im socjologowie, ekonomiści, moraliści, każdy z odmiennych powodów, lecz wszyscy zgodni są co do tego, że powinno powstać społeczeństwo, w którym pieniądz nie będzie odgrywał roli środka wymiany. Przypis 57. Już na początku 1998 roku w polskojęzycznych mediach, w tym popularno-naukowej sieci telewizyjnej Discovery, reklamuje się sposób dokonywania bezgotówkowej transakcji za pośrednictwem internetu, posługując się abstrakcyjnym pieniądzem cyfrowym jako nieuchronną koniecznością. Zachwala się przy tym rzekome bezpieczeństwo takich operacji, gdyż opierałyby się one na kodzie cyfrowym sprzężonym z ukrytymi danymi sprzedawcy i kupca, tworzącym łącznie trzecią, jeszcze bezpieczniejszą szyfrową kombinację cyfr. Oczywiście nie wspomina się o zagrożeniach wynikających z możliwości pozbawienia całych społeczeństw prawa do kontroli powstającej machiny elektroniczno-finansowej, której w przypadku osobistego zagrożenia dający się oszukać nieprawomyślni obywatele, zgodnie z planem inicjatorów, nie zdołają zatrzymać. Koniec przypisu. W tym celu wprowadza się system, w którym dla dokonania zakupu lub sprzedaży nie będzie już potrzeba pieniędzy. Wystarcza bowiem jedna karta, przy pomocy której można będzie dokonywać operacji bankowych lub handlowych wszelkiego rodzaju. Eksperci tego programu dążą obecnie do wprowadzenia karty międzynarodowej, jednakowej dla wszystkich, która zastąpi karty już istniejące. Kanadyjski naukowiec elektronik dr Fisher w związku z tą kwestią oświadczył w wywiadzie: do dzisiaj łatwo było zamienić jedną kartę na inną, lecz wkrótce będzie nowa, jednakowa dla wszystkich. W każdym razie jest ona już gotowa i przed rokiem 2000 zostanie przekazana ludzkości. Przeprowadzi się wielką kampanię propagandową, by ją spopularyzować i wszyscy uwierzą w jej przydatność i dogodność. Zostanie zaprowadzona najpierw dzięki odpowiedniej reklamie, a potem i pod przymusem, a jej numer będzie nie inny jak ten wyznaczony przez komputer z Brukseli. Kampania propagandowa na rzecz tej nowej karty będzie więc prowadzona ostro. Będzie się mówiło, że wyeliminuje ona biurokrację bankową, brudne pieniądze, napady bandytów, fałszerstwa i tym podobne, a przemilczy się, iż stanie się ona narzędziem kontrolowania nas i wmontowania w numeryczny system finansowy i ekonomiczny, który na swój sposób odczłowieczy człowieka i spreparuje go według własnych wymagań. Do praktycznego zastosowania tej karty potrzeba będzie dwóch rzeczy. Po pierwsze, mnogości komputerów. Konieczne jest, by sklepy i wszelkie inne miejsca sprzedaży posiadały podłączony system elektroniczny, liczniki kasowe dla sprzedawców, komputery we wszystkich prawie urzędach. Lecz obecnie nawet poszczególne rodziny mają już własne komputery. Wszystkie te rzeczy, do niedawna nieznane, rozpowszechniają się coraz bardziej. Tak, iż można przewidywać w najbliższej przyszłości społeczeństwo, w którym wszelkie rozliczenia będą się dokonywać elektronicznie. Powtórę, międzynarodowy system kart kredytowych będzie się domagał specjalnego urzędu kierownictwa władzy centralnej uznanej z konieczności przez wszystkich. W tym, co dotyczy Europy, jesteśmy już na drodze do Unii Europejskiej z obaleniem wszelkich granic we wszystkich zakresach, na pierwszym miejscu w zakresie ekonomii, bankowości i waluty. Parlament, już wybrany w głosowaniu powszechnym, wyposażony we władzę uchwalania praw obowiązujących we wspólnocie, z całą pewnością zatwierdzi również Międzynarodową Kartę Powszechną. Numer karty każdej osoby będzie, według projektantów systemu, identyczny z numerem już przyznanym każdemu przez superkomputer z Brukseli. Maleńka kwadratowa kostka, właściwie mini komputer zawierający wszystko, co się powinno wiedzieć o posiadaczu karty.
Wystarczy więc włożyć ją do jakiegokolwiek aparatu w jakimkolwiek miejscu sprzedaży, aby móc kupić lub sprzedać wszystko, czego się zapragnie.